Dzisiaj mamy, można by było powiedzieć, dzień szczególny, bowiem chcieliśmy włączyć się do ogólnopolskiej akcji Namioty Wyklętych. Akcja ta została zainicjowana przez Stowarzyszenie Studentów dla Rzeczypospolitej. Co to znaczy Namioty Wyklętych? Co to znaczy akcja? Ano, nawiązuje to do wczorajszego święta narodowego, Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Chcielibyśmy się spotkać dzisiaj i porozmawiać o historii, o tym, że źródła naszej wolności wiążą się nie tylko z II wojną światową, z odzyskaniem niepodległości, z setną rocznicą odzyskania niepodległości, ale z walką, o której bardzo długo nie rozmawialiśmy, z walką, która trwała po zakończeniu II wojny światowej. Całość dzisiejsza została przygotowana przez grupę historyczną Gutstadt, pani Aneta Pastel, pan Piotr Wojtyka, którzy ubrani są w mundury, o których będzie mowa, zapoznają was z zakamarkami, z epizodami tej historii. Życzę wam wielu dobrych wrażeń. Masowo mordują ludność cywilną. Rosjanie wywożą nas na wschód w bydlęcych wagonach. Tam rozstrzeliwują ponad 20 tysięcy oficerów, a kilkaset tysięcy Polaków zmuszają do katorżniczej pracy na nieludzkiej ziemi. Odradzamy się jako armia i przebijamy się na zachód, gdzie nasi żołnierze już walczą u boku aliantów. To my zdobywamy Monte Cassino. W powietrzu siejemy strach i spustoszenie. To nas Niemcy nazywają czarnymi diabłami. Miażdżymy ich opór. Cicho ciemni przedostają się do okupowanej Polski, by wesprzeć państwo podziemne. A nasz wywiad zdobywa tajne plany wroga. Ratujemy Żydów, choć grozi za to śmierć. W piekle niemieckich obozów tworzymy ruch oporu. To my pierwsi mówimy światu o Holokauście. Polityka okazuje się ważniejsza niż życie ludzkie. Nikt nas nie słucha. W warszawskim getcie polscy Żydzi walczą z Niemcami. Są bez szans. Nasze państwo wychodzi z podziemia, by stanąć przeciwko okupantowi. Nadchodzi dzień burzy. W Warszawie wybucha powstanie.
oddajemy życie w imię godności i wolności. Łamiąc szyfr Enigmy, ratujemy życie milionów ludzi. W podziękowaniu zostajemy zdradzeni. Sojusze się zmieniają. Wolny świat oddziela się od nas żelazną kurtyną. Zmęczeni walką, spragnieni pokoju, nie poddajemy się. Papież daje nam nadzieję na wygraną. Strajki robotników ogarniają Polskę. Komuniści przegrywają. Rozpada się żelazna kurtyna. Wojna zakończona. Zwyciężyliśmy. Bo my nie błagamy o wolność. My o nią walczymy. Dodam, że zachęcam wszystkich do uważnego słuchania prezentacji, która będzie za chwilę i późniejszych filmików, ponieważ mamy atrakcyjne nagrody, mamy płyty z piosenkami Żołnierzy Wyklętych, koszulki, książki o Ince i później będę zadawać pytania i będzie można je wygrać. Co oznacza termin Żołnierzy Wyklęci? Termin ten określa żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, lecz ukryci walczyli z komunistami przejmującymi władzę w kraju. Historia żołnierzy wyklętych. Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej wielu żołnierzy polskich sił zbrojnych i AK spodziewało się, że przyjęcie władzy w Polsce przez komunistów może doprowadzić do odebrania Polsce wolności. W związku z tym wiele oddziałów wojska, mimo zakończenia wojny, nie złożyło broni, lecz pozostało w ukryciu, gotowych do walki z nowym zaborcą. 2 września 1945 roku w Warszawie założono Zrzeszenie Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji – Wolność i Niezawisłość, będące antykomunistyczną organizacją cywilno-wojskową. Jej celem była walka z wpływem komunistów na Polskę, a głównym zadaniem usunięcie Armii Czerwonej i NKWD z granic Rzeczypospolitej. Więc sprawował również pieczę nad oddziałami leśnymi, które gotowe były rozpocząć walkę z wrogiem. Żołnierze ci rozpoczęli walkę z nową władzą poprzez likwidowanie działaczy komunistycznych i osób im sprzyjających oraz walkę z oddziałami MO i Armii Czerwonej. Socjalistyczna propaganda potępiała ich, nazywając leśne oddziały faszystowskimi bandami. Nakreślony został w ten sposób obraz walki żołnierzy wyklętych jako ataku na dobrą i sprawiedliwą władzę ludową. Służby bezpieczeństwa i NKWD zwalczały wyklętych z ogromną determinacją. Organizowana była niemal regularna walka z żołnierzami WIN, pojmanych torturowano, mordowano, chowano na wysypiskach śmieci, w lasach i na torfowiskach. Organizowano pokazowe rozprawy sądowe, mające na celu podkreślić obraz WIN jako wroga Polski. W marcu 1947 roku ogłoszono amnestię dla walczących z okupantem partyzantów. Ujawniło się wówczas około 70 tysięcy żołnierzy. Władza nie dotrzymała jednak obietnic. Zdobyta wiedza posłużyła jedynie do dalszej walki z partyzantami, a wielu z ujawnionych spotkał okrutny los. Ukrywający się w lasach żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego starali się w miarę możliwości nosić jednolite mundury polskie oparte na wzorze z 1936. Nakryciem głowy była zazwyczaj rogatywka polowa. Charakterystycznym elementem ubioru był ryngraf, czyli rodzaj medalionu w kształcie tarczy, najczęściej z wizerunkiem Matki Boskiej. Żołnierze wyklęci umieszczali ryngrafy na mundurze, po lewej stronie na sercu. Nosili je praktycznie zawsze podczas działań wojennych i bojowych. Niejednokrotnie były to ryngrafy robione ręcznie, w warunkach konspiracji, wybijane czy też wycinane z blachy. Tutaj do Waszej dyspozycji po zakończeniu prezentacji i filmików będzie kolega ubrany właśnie w mundur partyzancki i będzie mógł odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące umundurowania żołnierzy z tamtego okresu. Tu na zdjęciu oryginalne umundurowanie żołnierzy wyklętych, które dostępne jest w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
I tu widzimy rękaw z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, który noszony był przez żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Zygmunt Siędzielarz w pseudonimu Paszka, jeden z najsłynniejszych żołnierzy wyklętych. Major kawalerii Wojska Polskiego JAK. Po zakończeniu wojny walczył w wojskach leśnych oraz prowadził akcję propagandową przeciw komunistom. W lutym 1946 roku powołał do życia 5. Brygadę Wileńską. Na jej czele przeprowadził kilkadziesiąt udanych akcji przeciw niemieckim siłom okupacyjnym, kolaboranckim oddziałom litewskim i partyzantce sowieckiej. Został aresztowany przez funkcjonariuszy bezpieki 30 czerwca 1948 roku. Po długotrwałym śledztwie skazany w Warszawie 2 listopada na karę śmierci. Zamordowano go w więzieniu mokotowskim 8 lutego 1951 roku. Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny. Pochodzący ze Śląska członek 5. Wileńskiej Brygady AK. Uczestniczył w wielu brawurowych akcjach w Słupsku, Koszalinie, Białogardzie, Trójmieście, dając dowody opanowania i umiejętności podejmowania szybkich, zdecydowanych decyzji. Dowodzony przez niego szwadron wprawił w prawdziwe osłupienie resort bezpieczeństwa rajdami pełnymi raptownych zwrotów, zasadzek i pościgów, podczas których przemierzał dziennie setki kilometrów. Poległ 28 czerwca 1946 roku w przypadkowym starciu z grupą operacyjną MO ze Sztumu. Miejsce jego pochówku nie jest znane. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady AK. Po wojnie współpracowała z podporucznikiem Żelaznym w konspiracji. Została pojmana w Gdańsku w 1946 roku podczas wykonywania zadań dla partyzantów. Pomimo okrutnego traktowania w więzieniu, licznych brutalnych przesłuchań, nie poddała się i nie zgodziła się na współpracę UB. Wyrok śmierci został na niej wykonany 28 sierpnia 1946 roku. Jej ostatnie słowa przed śmiercią brzmiały: niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko. Miała wtedy 17 lat. Mieczysław Dziemiszkiewicz, pseudonim Rój. Wiosną 1945 roku został wcielony do 1. Zapasowego Pułku Piechoty w Warszawie, skąd na wiadomość o śmierci brata, zamordowanego w czasie napadu rabunkowego przez żołnierzy sowieckich, w październiku 1945 roku zdezerterował i wstąpił do oddziału NSW podporucznika Mariana Kraśniewskiego Burzy, przybierając pseudonim Rój. Na polecenie dowódcy kompanii Mariana Koźniewskiego, Waltera, wobec masowych aresztowań dokonywanych przez UB w Ciechanowie, stworzył patrol pogotowia akcji specjalnej NSW, którego został dowódcą. Komendant Rój i jego żołnierze dokonali kilkudziesięciu udanych akcji zbrojnych przeciwko KBW i UB. Wydany przez agenturę poległ 13 kwietnia 1901 roku w walce z grupą operacyjną UB i KBW w Szyszkach w powiecie Pułtusk. Generał August Emil Fieldorf-Nil. W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Po odzyskaniu niepodległości pozostał w służbie czynnej. W sierpniu 1942 został mianowany dowódcą KDW KGAK. Wydał m.in. rozkaz likwidacji generała SS w Warszawie Franza Kuczery. Zamach na zbrodniarza był jedną z najbardziej spektakularnych akcji polskiego podziemia przed wybuchem Powstania Warszawskiego. 7 marca 1945 roku został aresztowany przez NKWD i trafił do obozu pracy na Uralu. Do Polski wrócił w październiku 1947 i osiedlił się pod fałszywym nazwiskiem w Białej Podlaskiej. Nie powrócił już do pracy konspiracyjnej. W odpowiedzi na obietnicę amnestii w lutym 1948 roku zgłosił się do rejonowej komendy uzupełnień w Łodzi i ujawnił się, podając prawdziwe imię i nazwisko oraz stopień generała brygady. 10 listopada 1950 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, przewieziony do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej, skąd trafił na Rakowiecką. Został oskarżony o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Pomimo tortur, Fieldorf odmówił współpracy z UB. Po sfingowanym procesie generał został 16 kwietnia 1952 roku skazany na karę śmierci przez powieszenie. Rotmistrz Witold Pilecki. W 1939 roku walczył jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii 19. Dywizji Piechoty Armii Prusy.
Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostał się do Warszawy. Był jednym z twórców powołanej 9 listopada 1939 konspiracyjnej Tajnej Armii Polskiej. Nadzorował i zakładał sieć tajnych skrytek na dokumenty, podziemną bibułę oraz broń palną. W 1940 dobrowolnie poddał się wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. Podając się za Tomasza Serafińskiego, ukrywającego się żołnierza polskiego, został wywieziony do obozu w Auschwitz. Mimo nieludzkich warunków, chorób, Pilecki, pod pseudonimem Serafiński, zbierał i przekazywał materiały wywiadowcze przez wypuszczanych na wolność więźniów. To on przygotował pierwszą tajną notę na temat ludobójstwa w Auschwitz. W latach 43-44 służył w oddziale 3 KDW KGAK, m.in. jako zastępca dowódcy brygady informacyjno-wywiadowczej Kameleon i Jerz. I brał udział w Powstaniu Warszawskim. Jesienią 45 zorganizował siatkę wywiadowczą i rozpoczął zbieranie informacji wywiadowczych o sytuacji w Polsce, w tym o żołnierzach AK i drugiego korpusu więzionych w obozach NKWD i deportowanych do Rosji. 8 maja 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji. 15 marca 1948 roku rotmistrz został skazany na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na jego ułaskawienie. Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej poprzez strzał w tył głowy. Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Miejsce pochówku rotmistrza nigdy nie zostało ujawnione przez komunistyczne władze. Prawdopodobnie jego zwłoki zakopano na wysypisku śmieci koło cmentarza Powązkowskiego, tak zwana kwatera EU Łączka. Józef Franczak, pseudonim Laluś. Ostatni z żołnierzy wyklętych. Był zasłużonym żołnierzem Wojska Polskiego, sierżantem, uczestnikiem kampanii wrześniowej oraz wojny obronnej Polski w 1939 roku. Działał w strukturach ZWZ AK. Po zakończeniu wojny prowadził działalność konspiracyjną na terenie Polski, brał udział w walkach z UB oraz wykonywał wyroki śmierci na zdrajcach narodu i konfidentach. Wraz ze swoim oddziałem WIN walczył aż do roku 1953, kiedy to zmuszony został do samotnej tułaczki i niekończącej się ucieczki przed ścigającymi go organami UB. Został zastrzelony 21 października 1963 roku. Był ostatnim poległym w boju partyzantem partyzantki antykomunistycznej na terenie Polski. Spędził w niej łącznie 24 lata. I parę słów odnośnie działalności oddziałów partyzanckich w okolicach Dobrego Miasta. W grudniu 1946 roku w rejonie Dobrego Miasta, Ornety, Litzbarka Warmińskiego przybywała grupa Tygrysa, czyli Henryka Mieczkowskiego. Prawdopodobnie nie bazą wypadową do patrolu Tygrysa był leśny bunkier zlokalizowany w pobliżu miejsca zwanego dziś Łąką Babci. Według wspomnień okolicznych mieszkańców bunkier służył też za schronienie innym żołnierzom podziemia niepodległościowego. Podczas pobytu w tym rejonie patrol Tygrysa rozbroił 4 posterunki MO oraz wykonał kilka innych akcji przeciwko funkcjonariuszom UB i aktywistom PPR. W lesie pod Dobrym Miastem partyzanci spędzili święta Bożego Narodzenia. Głównym celem trwającego blisko 2 miesiące pobytu tego oddziału było rozpoznanie, czy zalesione i słabo zaludnione tereny dawnych Prus Wschodnich nadają się do prowadzenia partyzantki. Prawdopodobnie bunkier koło Dobrego Miasta w tamtych czasach wyglądał w ten sposób. Tu jest próba odtworzenia wnętrza takiego bunkra, ziemianki. Pod lasem, nie wiem czy widzieliście, jest ustawiona tablica upamiętniająca działalność wileńskich brygad AK w okolicach Dobrego Miasta. Została odsłonięta 13 grudnia 2015 roku we współpracy z grupą historyczną Gutschwed. Wczoraj, 1 marca, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest polskim świętem państwowym obchodzonym corocznie 1 marca od 2011 roku, poświęconym upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Do tego dnia, w 1951 roku, w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na 7 członkach 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.
przyszła do nas w 1945 roku na Podlasiu. Ja nie wiedziałam, że ona ma 17 lat, że nie skończyła 17 lat, bo była wysoka, dobrze zbudowana, spokojna i zawsze uśmiechnięta. Danusia Siedzikówna Inka urodziła się 3 września 1928 roku we wsi Guszczewina w powiecie bielskim. Miała dwie siostry, o rok starszą Wiesławę i o 3 lata młodszą Irenę. W lutym 1940 roku ojciec Danuty, Wacław, jako polski leśniczy, został zesłany na wschód do kopalni złota. Łagry opuścił po ataku Niemiec na Związek Sowiecki, zaciągając się do armii generała Andersa. Zmarł w Iranie. Matka Danuty służyła w AK. Aresztowana przez Niemców w listopadzie 1942 roku, w białostockim więzieniu przeszła ciężkie śledztwo i tortury. Rozstrzelano ją rok później w lesie pod Białymstokiem. Po śmierci rodziców wychowaniem 14-letniej Danusi i jej sióstr zajmowała się babcia. W grudniu 1943 roku Inka wraz z siostrą Wiesławą złożyła przysięgę w AK. W czerwcu 1945 roku za współpracę z konspiracją niepodległościową została aresztowana razem ze wszystkimi pracownikami nadleśnictwa Hajnówka, gdzie pracowała. Ręce do góry! Została uwolniona z transportu przez patrol 5. Brygady Wileńskiej AK. W brygadzie tej została jako sanitariuszka aż do jej rozwiązania we wrześniu. W kwietniu 1946 roku po wznowieniu działalności brygady podjęła służbę w szwadronie podporucznika Zdzisława Badochy, Żelaznego. Uczestniczyła w wielu akcjach oddziału, wyróżniając się ofiarnością i poświęceniem. Opatrywała nie tylko partyzantów, ale także rannych żołnierzy KBW i milicjantów. W lipcu 1946 roku Inka pojechała do Gdańska po lekarstwa i środki opatrunkowe dla oddziału. Tam została aresztowana w lokalu kontaktowym przy ulicy Wróblewskiego 7. Adres ten zdradziła wcześniej ujęta przez bezpiekę łączniczka Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, która poszła na współpracę z UB. Inka podczas brutalnego śledztwa nikogo nie zdradziła. Skazana została na karę śmierci. W pożegnalnym grypsie napisała: jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Danuta Siedzikówna Inka została zamordowana 28 sierpnia 1946 roku razem z Feliksem Selmanowiczem Zagończykiem w gdańskim więzieniu przy ulicy Kurkowej. Przed śmiercią krzyknęła: niech żyje Polska! Zygmunt Szędzielarz Łupaszka był jednym z najsławniejszych polskich partyzantów. Dowodził 5. Wileńską Brygadą AK, zwaną Brygadą Śmierci. Odniósł szereg zwycięstw nad oddziałami niemieckimi, litewskimi i partyzantką sowiecką. Z Zygmuntem byłam 5 lat. Dla mnie był zawsze dowódcą. W osobie bycia z żołnierzami był spokojnym, poważnym człowiekiem. Żołnierze do dnia dzisiejszego, jeśli ktoś żyje i mówi o Łupaszce jako o najlepszym dowódcy, naprawdę. Zygmunt Szędzielarz urodził się 12 marca 1910 roku w Stryju. Po skończeniu gimnazjum wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Rok później kontynuował naukę w oficerskiej szkole kawalerii w Grudziądzu.
We wrześniu 1939 roku podporucznik Szendzielarz walczył w 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich i wsławił się jako znakomity dowódca liniowy. Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari. Po nieudanych próbach przedarcia się na zachód włączył się do pracy konspiracyjnej w Wilnie w ramach Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. W 1943 roku utworzył 5. Wileńską Brygadę, która do czerwca 1944 roku z powodzeniem walczyła z Niemcami, kolaborantami litewskimi i partyzantką sowiecką. Pod koniec lipca 1944 roku brygada, manewrując między oddziałami niemieckimi i sowieckimi, przeszła w lasy Puszczy Grodzieńskiej, gdzie została otoczona przez Sowietów i częściowo rozbrojona. Pozostała część partyzantów małymi grupkami przebijała się dalej na zachód. Niepokonany w polu, we wrześniu 1945 roku zmuszony został do rozwiązania brygady. Odtworzył ją w roku następnym. Działał na Pomorzu, Borach Tucholskich, Warmii i Mazurach, Białostoczyźnie i Podlasiu. Odniósł wiele spektakularnych zwycięstw nad NKWD, KBW, MO i UB. Aresztowany został razem z Ligią Lwów w czerwcu 1948 roku w Osielcu na Podhalu. W listopadzie 1950 roku podczas pokazowego procesu major Zygmunt Szendzielarz został skazany na 18-krotną karę śmierci. Lidia Lwów dostała dożywocie. Przyszli do celi i kazali mi wyjść. I przyprowadzili, patrzę, Łupaszko jest. Ja właściwie słuchałam, co mówił Łupaszko. A Łupaszko mówił o córce, o swojej matce. A mnie powiedział, ucz się i wyjdź za mąż. Ucałowaliśmy się i rozmawialiśmy około pół godziny. I koniec. Zygmunt Szendzielarz zamordowany został w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie 8 lutego 1951 roku. Sierżant Józef Franczak-Laluś ukrywał się samotnie przez 10 lat dzięki zorganizowanej siatce współpracowników. W konspiracji spędził ponad 20 lat, połowę swojego życia. Józef Franczak urodził się 25 maja 1918 roku w Kozicach Górnych koło Lublina. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Ukończył szkołę podoficerską żandarmerii w Grudziądzu. Służył w Równem na Wołyniu. W 1939 roku walczył na Kresach Wschodnich. Dostał się do sowieckiej niewoli, skąd uciekł i wrócił w rodzinne strony. W Armii Krajowej pełnił funkcję dowódcy drużyny i dowódcy plutonu. Po wkroczeniu Armii Sowieckiej na Lubelszczyznę w sierpniu 1944 roku wcielony został do Ludowego Wojska Polskiego, z którego zdezerterował. Wyjechał na wybrzeże, ale tam został rozpoznany i musiał uciekać. Wrócił w Lubelskie, gdzie nawiązał kontakty z partyzantami ze zgrupowania majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. W czerwcu 1946 roku został aresztowany, ale ucieka, rozbrajając wraz z innymi konwój. Dołącza do oddziału kapitana Brońskiego Uskoka. Laluś i jego ludzie organizowali zasadzki na patrole milicyjne. Wykonywali kary chłosty, konfiskaty oraz wyroki śmierci na konfidentach i aktywistach komunistycznych. W maju 1948 roku w zasadzce grupy operacyjnej UB i KBW jego patrol został rozbity. Franczak wychodzi cało, lecz trzech jego partyzantów poległo. W Wigilię 1948 roku Franczak został ranny w potyczce z funkcjonariuszami MO. Udało mu się jednak wyrwać z okrążenia. Po kilkumiesięcznej rekonwalescencji
powrócił do konspiracji, w której trwał do 1963 roku. Został wydany przez brata stryjecznego swojej żony. Z raportu Milicji Obywatelskiej. Z chwilą okrążenia zabudowań bandyta Franczak wyszedł ze stodoły, chwycił za broń pistolet. Franczak, mimo wzywania go do zdania broni, podjął obronę. Franczak, poddaj się! Przyjdź! W tej sytuacji grupa funkcjonariuszy ZOMO przystąpiła do likwidacji. Franczak! Poddaj się! Wyłaź! Poddaj się! Poddaj się! Zabij go! Podczas wymiany strzałów został śmiertelnie ranny i po kilku minutach zmarł. Józef Franczak, ostatni polski partyzant, zginął 18 lat po wojnie. Jego śmierć 21 października 1963 roku jest symbolicznym końcem walki żołnierzy antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej. Jeżeli mogę teraz prosić pana o światło. Dobrze, i teraz będzie test na to, kto słuchał uważnie. Tak jak mówiłam, można wygrać ciekawe nagrody. Są koszulki, są płyty z piosenkami Żołnierzy Wyklętych i są książki Szukając Imki. Ja będę się posiłkować karteczką z pytaniami. Kto mi z was powie, ile lat miała Inka, kiedy została zamordowana? O, las rąk! Siedemnaście, dobra. Wygrałeś książkę. Zgłaszajcie się licznie, bo nie będę miała. Dobra, w takim razie troszkę trudniejsze pytanie. Jak brzmiały ostatnie słowa Inki przed śmiercią? Dobrze. Książki i koszulki. Książki i koszulki. Jaki pseudonim miał ostatni polski partyzant? Dziewczynka? Lalusz, dobrze. A w którym roku zginął ostatni polski partyzant? Pan chłopiec na końcu? No ty. Dobrze. No to teraz będzie bardzo trudne pytanie. W którym roku założono Zrzeszenie Ruchu Oporu Bez Wojny i Dywersji Wolność i Niezawisłość? To było na początku. Nie. Trzeba się dalej. Nie? Dobrze. Kolega, tutaj szary. I uwaga, uwaga. Czyj wizerunek nosili na ryngrafie żołnierze 5.Gwinejskiej Brygady AK? No i teraz bardzo ważne pytanie, Ila Sadon. Kiedy obchodzony jest Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych? Proponuję rozdać książki i wszystkie pozostałe, jakie mam. I teraz tak, tam na końcu macie również snycze, długopisy, cukierki, można się częstować, a na wziąć to wszystko. Tak, to pierwszy był lepszy. Do waszej dyspozycji jest pan w przebraniu, w mundurze żołnierskim, także można pytać. Już nie ma książek! Jezus, tam płyta! To co chciałem! To co chciałem! Ja jeszcze dodam, że tam w polu są wystawione biogramy z elementami żołnierzy wyklętych, także zapraszam do
zapoznacie się z Piotrek! A nie macie, bo tam wszystko. Tam leżą na wejściu. Na rozumie. To może któryś z przygodnych nauczycieli chciałby coś jeszcze dodać? Co dodam trochę, bo to... Ja jeszcze umiałem.